Cześć wszystkim. Jestem w Paraszynie, znowu tam koło tego miejsca, gdzie byłem. Mam daleko kawałek te pole widać. Teraz będę chodził tutaj po tej stronie. Długo mnie nie było, czasu nie ma. Jestem z AC400i, nowy. No, pierwszy raz jestem z nim. Uczę się dopiero, jak to tam pokazuje mniej więcej. No pierwsze taki, no tam parę pol mostu wykopałem, tam takie większe żelastwo, tam nie nagrywałem. Jakiś guzik, dość stary, widać. O, z taką obwódką, łóżko jest, pokazuje jak, nawet nie pamiętam tego, 80 chyba coś, czy... A nie, 68,9. Tak. No co, sprzęcik fajny. O. Ciśnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie. No to taki sygnał. 67. Tu chodzę o przy takich. O. Takie sosny. Sosny. To samo siejki. Bo tu kiedyś było wszędzie jedno pole. Z tego, co się dowiedziałem. Myślałem, że fajny sygnał, taki 67, trochę już zaczynam tak się uczyć, bo słyszę jak żelazo, bo mam włączone oczywiście Iron Audio, to trochę tak popiarduje i ten tak nieraz nie jestem pewny, ale już próbowałem, jak tak popiarduje i ten to jednak żelastwo wychodzi, a jak jest taki czyściutki sygnał, bez tego pierdzenia, chociaż na żelastwo wiadomo, takie większe jest wyższy też sygnał, tylko że tak popiarduje lekko w ziemi, nawet jak jest trochę głębiej. Myślałem, że nieśmiertelnik jakiś tu 67, ale nie. Taki, bo to jest z miedzi chyba, bodajże. To była albo jakaś nabijka od jakiejś maszyny może, albo czegoś, nie wiem, albo od jakiegoś mebla czy coś. Tu pisze chyba, jak się nie mylę, Lewski, coś takiego. A tu na dole nie widzę, co to za... O! On coś, nie wiem, o i coś tu takie z mosiu, mieć chyba w sumie, bo tu widać czerwonawe na zgięciach. No, tak to wygląda. Jak coś będzie, jeszcze to nagle. No, kawałek obok. Myślałem, że coś fajnego, pokazało mi tak 77, 8, a tu nasz współczesny grosz, czyli już wiem mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Czyli większość takich dobrych sygnałów to się będzie zaczynało w granicach 60 do 99. Tak pi razy oko stawiam. Przy 50, 53, tak 55 to mi już pokazuje taką folię od papierosów na przykład albo coś, albo tam jakaś taka trochę zgnieciona i ten, no to tak 50, później 40 parę. To już są takie pojedyncze kawałeczki, malutkie folii albo coś. No a reszta niżej to wiadomo, że to tam już same te żelazne jakieś pierdołki albo coś. Tak to wygląda. Ciepło, fajna pogoda. Super, 1 maja. Tak to wygląda. No teraz miałem taki sygnalik fajny, ale trochę taki skaczący. Sobie myślę, no co, człowiek nie zna sprzętu tego, no to trzeba kopać, sprawdzać. A tu wyskoczył taki miciupki, mikroskopijny guziczek, no. Taki mocno wygięty, łóżko zachowane, no super, kurde, działa, jednym słowem, no. Chodzę oczywiście, no mam czułość, jedna kreska niżej maksimum, tak co, aha i wycięte, chodzę na reliksie, to masz wycięte dwa słupki żelaza tylko, a niby tu jakoś jest, że 5 czy 6 słupków na żelazo niby, o, tak odpowiada, coś takiego. No i częstotliwość fajna, bo 10 kHz, super. To myślę, że na plaży się też spiszę. Pewnie jakaś próba będzie w tym roku. To na razie. No i jest następny sygnał. 89,90. Tak miałem powiedzieć, 2 grosze nasze, współczesne. No, dziwne, bo znalazłem taki oto
guzik na wierzchu, na takiej kępie. No, coś mi się... Co ja wyłączyłem kamerę, coś tam. 86 sygnał. Taki dziwny jakiś, nie wiem. Z takimi trzema dołkami, o. O, z takimi rowkami trzema. Kurde. No, sygnał. 77,9. I co my tu mamy? Taki zniszczony naparstek. O, zgnieciony już. No już, kurde. No już z niego nic tu nie da. Ciekawego. Kurde, nie wiem, czy to widać, czy nie. Trochę słońce świeci. O. Tak to wygląda. Kapeć taki. No tu jestem już przy takim, już przy tym starym lesie. Nie wiem, trochę pochodzę jeszcze i wracam z powrotem, a śmierdzi tu wszędzie dzikami, bo one się tam w tym błocie taplają. To kurde śmierdzi, jakby człowiek był, nie wiem, w jakiejś oborze czy gdzieś, kurde, czy jeszcze gdzie indziej. Smród po całym lesie leci. Tu wszędzie one mają swoje ścieżki. I kurde, same kupy wszędzie pozostawiane. Tu ich musi być, tych dzików. Bo te pole, które tam przedtem chodziłem, to jest właśnie typowo zostawione na dziki. I tam widać, jak pokażę wam później, tam jeszcze dokarmiają je też. No, tak to wygląda. No jakoś tam garecik się spisuje. Myślę, że chyba przy nim zostanę na dłużej. No, wlazłem tu jeszcze trochę na te pole, co mówiłem. Tam skutera mam zostawione w tym samym miejscu, co był przedtem filmik. Tak, i tu na samym początku od razu 86, mocny sygnał. Co my tu mamy? O, orzełek za komuny. Bez tego, bez korony. Łóżko zgięte. O, tak to wygląda. Jakiś te jeszcze materiał czy coś. O. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. No zobaczymy, czy tu jeszcze coś wyskoczy. A ja jeszcze trochę i się zwijam. Dzisiaj na nockę do pracy tu. Nie ma co tam za długo szaleć. No to już tyle tej mojej wyprawy. Tu się już zwijam. Co mogę powiedzieć wam? Tam pod drzewem. Drugi raz w tym samym miejscu już trochę tego złomu wywaliłem, zatrzymałem. No, tu jak widać, no szału nie ma oczywiście, no wiadomo. Człowiek tam się nie spodziewa, tam nie wiadomo czego. O, jeszcze trochę działał, guzik jakiś. No, no to mogę powiedzieć, ołów ciągnie ostro. Naprawdę, kurde, nieźle. No, zasięg ma dosyć fajny. Nawet nieraz trzeba spore dziury kopać. Takie po 25 cm, czy tam ileś, tak pi razy oko. Tu miałem wam pokazać, o, tutaj jest właśnie te błotko tych dzików. Tutaj to dopiero śmierdzi, kosmicznie śmierdzi. Tu je coś, czymś dokarmiają, tam chyba nie wiem co, co gdzieś, nie wiem, chłopi dadzą nieraz, albo co, jakieś takie, o, nie wiem co to, kurde, brukiew jest, czy co to jest, jakieś tu widać takie, o, pierdoły. A tu śmierdzi jak jas, normalnie tragedia. Dobra, zaraz się zwijam. Pogoda fajna. Toś trochę już takie większe chmurki się robią, ale ogólnie jest super. No co, z wykrywacza zadowolony jestem, nie powiem. Całkiem super sprzęt. Nie trzeba się męczyć żadnymi ustawieniami, żadnym dostrajaniem do gruntu czy coś. No, całkiem fajnie ciśnie. 10 kHz. Myślę, że kurde... Jeszcze się sprawdzi nieraz. No dobra, to tyle. Pozdrawiam was. Trzymajcie się.